niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjąłem zaproszenie pana Stanisława z wielkim drżeniem, lękiem. Wysłuchałem poprzednich konferencji, referatów. Mam jeszcze większą tremę. Nie jestem ani politologiem, ani celebrytą nagłaśnianym w mediach, ani redaktorem gazety wyborczej. Jestem zalecenicem, który otrzymał łaskę Pana Boga, że całe życie mogę pracować z dziećmi, młodzieżą, studentami. To jest moja misja, moje zadanie i to uzasadnia sens mego życia. Początkowo kadejsowałem, spotykałem się z młodymi w różnych grupach nieformalnych. Wyjeżdżałem z nimi na wakacje. Potem, po studiach odbytych w kraju za granicą, poświęciłem się apostolstwu słowa pisanego. Piszę książki, referaty, artykuły, jeżdżę po Polsce. Byłem już mam 400 parafii. Staram się uwrażliwiać ludzi na autentyczne dobro młodego człowieka. Mając to dzisiaj, kontakt z dziećmi, młodzieżą, widzę, jak na przestrzeni tych lat młodzież coraz bardziej jest demoralizowana. Zadam sobie pytanie, dlaczego? Skąd się to bierze? Wydaje mi się, że także przyszłość naszej ojczyzny, to czy będzie wierna Bogu, czy nie, czy będzie Królestwem Chrystusa, czy nie, w dużym stopniu zależy od tego, w jaki sposób dzisiaj wychowujemy dzieci i młodzież. Wydaje mi się, że mamy tutaj sobie dużo do wyrzucenia. Wydaje mi się, że są ciemne siły, którym bardzo zależy na tym, żeby zdemoralizować współczesne pokolenie młodych Polaków, pragnąc uczynić z nich bezmyślnych konsumentów Coca-Coli, gumy do żucia i środków antykoncepcyjnych. W swoich książkach, najpierw pisanych do młodzieży, próbowałem jakoś uświadomić im te zagrożenia. Starałem się wyzwolić ich młodzieńczy idealizm. Jest coraz trudniej. I to w całej Polsce. Do dzisiaj mówię, jeżdżę, widzę, jak pustoszeją kościoły na wschodzie Polski i na zachodzie, na północy i południu, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Zadałem sobie pytanie, właśnie skąd się to bierze, że są siły, które świadomie dążą do zdemoralizowania współczesnego pokolenia młodych Polaków. Najpierw zainteresowałem się ideologią nowej lewicy, ideologią wypracowaną w szkole frankfurckiej. Natknąłem się na nazwisko Antonio Gramsciego, ucznia Marksa, który stworzył taktykę mającą na celu zdechrystianizować mentalność Europejczyków. Gramsci doszedł do wniosku, że nie powiodła się rewolucja marksistowska nastawiona na przemiany gospodarcze, ekonomiczne, ponieważ Europejczycy są wychowani w duchu chrześcijaństwa. Kochają Boga i ojczyzny. I dlatego nie powiodła się ta rewolucja oparta na proletariacie. A zatem Gramsci powiedział, Marx się pomylił. Nie wystarczy zmienić struktury gospodarcze. Trzeba zmienić mentalność Europejczyków. Ale starych się nie zmieni. Trzeba zacząć od dzieci. Stąd to pojęcie presji pedagogicznej, żeby demoralizować, dechrystianizować od najmłodszych lat.
drugi uczeń Marksa, Kowas, w czasie przewrotu komunistycznego w 1920 roku na Węgrzech wprowadził do szkoły edukację seksualną. Takie małe dzieci uczono na temat współżycia seksualnego, na temat przestarzałej formy monogamicznego małżeństwa. Wyśmiewano cnoty. Wyraźnie Kowas powiedział, że edukacja seksualna jest traktowana jako narzędzie oderwania dzieci od moralności chrześcijańskiej, od wartości chrześcijańskiej. I dzisiaj proszę, nowa lewica, odnowiona lewica w Polsce domaga się usunięcia religii, katechezy ze szkoły i wprowadzenia edukacji seksualnej. A zatem zacząłem się interesować ideologią nowej lewicy, potem wypracowano w tej szkole frankfurckiej, gdzie bardzo mocno atakowano rodzinę opartą na związku mężczyzny i kobiety. A zatem zacząłem po tej linii iść, szukać tych właściwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego świadomie demoralizuje się młodzież. Zająłem się tymi czasopismami. Popcorn, Brawo, Girl, Dziewczyny. To, co na ich łamach piszą ludzie o znanych nazwiskach w Polsce. Mrozi krew w żyłach tych, którzy mają resztę przyzwoitości ludzkiej i trochę oleju w głowie. Pytam się, gdzie są dzieci i rodzice, nauczyciele i chowawcy, a także i my cięższy. Czy przy Piłatowskim wiecie mycia rąk? To nie moja sprawa. Nie moja, czy napisałem taką książkę, zrobiliśmy teraz drugie wydanie. Nie pozwólcie się okłamywać. Przeanalizowałem 10 rad udzielanych najczęściej 14-15-letnim dziewczętom, które mają błękit w oczach. Powinny się bawić lalkami. Ale potem szukałem po różnych książkach innych odpowiedzi. Zainteresowałem się masonerią. Wpadły mi w ręce postanowienia podjęte na międzynarodowym spotkaniu masonów w XIX wieku. I właśnie na tym zjeździe międzynarodowym masonerii postanowiono, my Kościoła nie rozwalimy przy pomocy rozumowania. Rozwalimy Kościół przy pomocy korupcji obyczajów. Wtedy postanowiono propagować rozwody, aborcje, homoseksualizm, pornografię, radykalny feminizm, używki wśród młodzieży, eliminowanie krzyża z przestrzeni publicznej. Proszę bardzo. Z tym wszystkim mamy dzisiaj do czynienia w całej cywilizacji europejskiej. To, co się dzisiaj robi, to nie jest wymysł Niesiołowskiego czy innego półgłówka. To jest plan przygotowany od dziesięcioleci kobiety. W 1880 roku jeden z parlamentarzystów francuskich w parlamencie powiedział, musimy odebrać Kościołowi kobiety. Kto ma władzę nad kobietą, ma władzę nad całym społeczeństwem. Demoralizacja kobiet. Dzisiaj na każdym kroku. Ideologia gender, którą papież Benedykt XVI w jednym z swoich ostatnich przemówień pożegnanych. Powiedział, że stanowi największe zagrożenie dla dzisiejszej ludzkości. Najwspanialszy zamysł Boga zrealizowany w całej rzeczywistości. To jest stworzenie człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym jako mężczyzna i kobiety. Przyszłość naszej cywilizacji, w ogóle przyszłość ludzkości zależy od właściwie kształtowanych relacji między mężczyzną a kobietą. Proszę.
groszy, co się dzisiaj robi. Ja się dziwię też kobietom, które pozwalają sobie narzucić satanistyczną wizję kobiecości. Bardzo często wolą się widzieć w roli kochanki niż matki. Zanik szacunku wobec kobiety stanowi plamę dzisiejszej cywilizacji. I za ten stan rzeczy odpowiedzialne są same kobiety. I właśnie widząc, komu zależy na tej demoralizacji młodzieży, bo możemy robić piękne postanowienia, to czy Chrystus będzie królował w naszej ojczyźnie, czy nie, to przede wszystkim zależy od kształtowania prawych charakterów naszych dzieci. Proszę pamiętać to, co mówił profesor Dąbrowski. O kształcie naszej osobowości decydują trzy czynniki. Pierwsze to są uwarunkowania genetyczne. Na to nikt nie ma wpływu. Jeżeli nie mam geniusza Einsteina, to nie wymyślę teorii względności. Drugi element, wpływ środowiska. Chodzi o rodzinę, szkołę, kościół, organizacje młodzieżowe, a także organizacje wolnego czasu. Trzeci element, to jest świadome zaangażowanie się we własny rozwój. Jeżeli człowiek na pewnym etapie swego rozwoju nie zaangażuje się we własny rozwój, zostanie ubocznym produktem własnego losu. Ale żeby się zaangażował, to musi być na tym drugim etapie, bo my najpierw jesteśmy kształtowani przez środowisko. Musi być właściwie ukształtowany. A jeżeli go się zdemoralizuje w rodzinie, w szkole, w jakichś tam organizacjach młodzieżowych, to nigdy nie dorośnie do stawiania sobie wysokich wymagań moralnych. Nigdy nie zaangażuje się we własny rozwój duchowy. I właśnie tu jest cały problem, że dzisiaj, jako salezjanin, mnie to bardzo boli. Na oczach starszych świadomie demoralizuje się dzieci i młodzież. Od przedszkola. Niekiedy przychodzą mi na myśl słowa świętego Piusa X, który z okazji beatyfikacji Joanny d'Arc powiedział słowa, które nie straciły nic ze swojej aktualności. Odwaga i siła złych karmi się tchórzostwem dobrych. Mam osobiście pretensje do katolików, że są tchórzami, że nie potrafią wymagać dla siebie należnego szacunku, że dotyczy to duchownych i świeckich, że nie mają odwagi powiedzieć tego, co powiedział papież Benedykt VI, któryś z dziennikarzy powiedział: Ojcze Święty, niech Ojciec Święty uważa, to, co Ojciec Święty mówi, nie jest akceptowane przez opinię publiczną. Papież odpalił bez namysłu. Ja mam dochować wierności Chrystusowi, a nie opinii publicznej. To samo powinni mówić w różnych sytuacjach. Katolicy, mamy dochować wierności Chrystusowi, a nie opinii publicznej. Dlatego zainteresowałem się właśnie tą ideologią masońską, która w tej chwili jest upowszechniana w całej cywilizacji euroatlantyckiej. I te ostatnie książki, które wczoraj zdążyliśmy przynajmniej kilkaset egzemplarzy wydrukować, tam podjąłem ten temat, nowy porządek świata, oczywiście tam jest w szerszym zakresie przedstawiony, tutaj nie ma tyle czasu. Otóż czego się nauczyłem, co poznałem dzięki tym książkom pisanym przez różnych autorów. W ciągu
ostatnich 40 lat z niespotykaną szybkością przytoczyły się epokowe przemiany, które wywróciły budowaną przez 2000 lat skalę wartości znajdujących się u podstaw chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Pewne ukryte i potężne organizacje polityczne uznały, że nadszedł odpowiedni moment, by podjąć noszące piętno lucyferycznej inspiracji działania popychające narody ku powszechnym formom niewolnictwa i skazujące niekiedy całe grupy ludzi na fizyczną zagładę w imię ideałów postępu. Demoniczne zamysły wpisują się w realizację planów masonerii, która zamierza poddać całą ludzkość mocą ciemności, czemu ma służyć fenomen globalizacji i wyłonienie nowego ładu światowego. Myślący globalni członkowie różnych politycznych mafii dążą za wszelką cenę do stworzenia wymarzonego rządu światowego, który realizując konsekwentnie tajny plan, byłby w stanie respektować interesy wysokiej sfery finansowych sprawujących kontrolę nad bogactwami naszej planety, a próbować bezwarunkowo globalną dyktaturę masonerii nad społeczeństwem sprawującym kult Lucyfera, odbierać w coraz szerszym zakresie suwerenność narodowym państwom. W dążeniach do ścisłej integracji świata na zasadach spod znaku gnostyckiego węża szczególną rolę spełniają klub Pilber, Komisja Trójstronna, Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych, Towarzystwo Pielgrzymów, Synowie Przymierza. W czyim interesie tworzy się nowy porządek świata, postępując wbrew woli zainteresowanych narodów, historycznych instytucji politycznych, państw. Zgodnie z lucyferyczną doktryną, prawdziwa era słońca nastanie wówczas, gdy obywatele świata odrzucą więzy nacjonalistycznego oszukiwania samych siebie i zjednoczą się w jednej społeczności wyzwolonej spod przekleństwa katolicyzmu. Z tego względu od ponad wieku podejmowane są irracjonalne i tragiczne w skutkach działania, które mają doprowadzić do stworzenia nowego, ateistycznego i liberalnego porządku w świecie. Porządku sprzecznego z odwiecznymi zasadami moralnymi i etycznymi, umożliwiającego podejmowanie perfidnych działań antykościołowych, sprzyjającego powstaniu pierwszej globalnej cywilizacji. W tym wypadku przodują masońskie roże wszystkich rynków, stworzone szczególnie przez Żydów i tajnie nimi kierujących. Stając na gruncie odwiecznego non-serbia, znani i wpływowi masoni mówią publicznie o swoim spiskowym programie, którego urzeczywistnienie ma im zapewnić całkowite zapanowanie nad światem i wyłączne decydowanie o losach ludzkości. Pozwolę sobie tutaj zacytować kilka znamiennych wypowiedzi, żeby uzmysłowić Państwu, że to nie jest tylko mój wymysł. Butler wypowiedział na spotkaniu globalistów w 1937 roku znamienne słowo: komunizm jest instrumentem
za którego pomoc obalimy rządy narodowe, aby przygotować glebę do rządu światowego, koalicji światowej i światowej waluty. James Warburg, przedstawiciel kosmopolitycznej finansjery żydowskiej, w swoim wystąpieniu na forum amerykańskiego Senatu w 1950 roku stwierdził: będziemy mieli rząd światowy, czy to się nam podoba, czy nie. Otwartą pozostaje tylko kwestia, czy zostanie on utworzony w wyniku walki, czy konsensusu. Dominik Bozik, członek Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, w jednej z swoich publikacji zamieścił niepokojące stwierdzenie. W Europie, jaką pragnie reaktywować Jan Paweł II, nie odnalazłaby się większość Europejczyków. Kości, który historycznie rzecz biorąc przyczynił się do powstania problemu antysemityzmu, nie jest w stanie zaproponować rozwiązań dla nowej Europy. Takie rozwiązania mogą przynieść jedynie wartości humanistyczne i instytucje demokratyczne. W przeciwnym razie należałoby uznać, że mur berliński upadł na darmo. Roberto de Mattei, znany chyba w Polsce autor Dyktatury Relatywizmu, także wspomniany tutaj w historii drugiego Soboru Watykańskiego, przypomniał słowa przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego, Trichetta, który w swoim przemówieniu z 26 kwietnia 2010 roku w Nowym Jorku w siedzibie Rady Spraw Zagranicznych wyraził wprost pilną potrzebę stworzenia superrządu światowego, który określałby reguły finansowe, ekonomiczne, pozwalając tym samym na skonfrontowanie się z czarnym scenariuszem depresji ekonomicznej. Wizja stawia sobie za cel narzucenie ludzkości modelu republiki uniwersalnej, będącej w oczywisty sposób antytezą dla cywilizacji chrześcijańskiej, której miałyby się połączyć wszystkie kraje świata, realizując tym samym egalitarne marzenia stopienia wszystkich kultów i państw. A zatem chodzi tutaj o realizację utopii technokratycznej połączonej z utopią synkretyzmu religijnego, o którym tutaj wspominał ksiądz w swoim wystąpieniu. W imię tego superekumenizmu zostanie zaakceptowane wszystko, z wyjątkiem Kościoła katolickiego, którego eliminacja planowana jest w następnej kolejności po zlikwidowaniu państw narodowych. Jakże złowieszczo brzmią obietnice masońskich globalistów. Jakże nieludzkie okazują się działania organizowane pod dyktando globalistycznej władzy. Jakże nierozumnie postępuje człowiek, pragnąc stać się zbawcą własnego zbawienia. Od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej podejmowane są coraz zacieklejsze próby zniszczenia chrześcijańskiego państwa, które święty Augustyn nazwał państwem Bożym. To znaczy państwem szanującym moralność daną przez Boga i służącym wiernie Bogu. W dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu istotne znaczenie przywiązuje się do ześwięcenia wszystkich instytucji oraz szerzenia religijnych kultów pogańskich. Najbardziej tragiczny w skutkach pomysł
zniszczenia historycznego ładu, w którym przeważały jeszcze wpływy chrześcijaństwa, pojawiły się w drugiej połowie XVIII wieku. Przedstawił go Adam Weishaupt, żydowski wszechświat, który odegrał ważną rolę w dziejach europejskiej masonerii. Żydowski geniusz konspiracji i przewrotności założył w dniu 1 maja 1776 roku tajne stowarzyszenie pod nazwą Zakonu Iluminatów, to znaczy oświeconych. Zapewnił swoich braci: zakon prędzej czy później opanuje cały świat. Będzie w stanie kontrolować wszystkie ważne wydarzenia. Tak więc każdy nasz towarzysz stanie się oligarchą, bo w pełni będzie na to zasługiwać. Członkowie tajnego stowarzyszenia postanowili sobie jako główny cel transformację ludzkiej rasy oraz zamierzali wprowadzić nowy światowy porządek. Weishaupt doszedł do wniosku, że bez odebrania człowiekowi Boga nie zrealizuje się planu zbudowania rządu władającego całym światem. Właśnie z tego względu przystąpiono wówczas do walki z chrześcijaństwem, z nakazami moralnymi, z instytucją rodziny i patriotyzmu. Iluminaci byli przeświadczeni, że jeśli człowiek zostanie pozbawiony Boga, wtedy w swej dezorientacji będzie skłonny oddać pokłon każdemu, kogo mu się wskaże jako władcę wszechświata, nawet szatanowi, obiecującemu ludziom ziemskie królestwo. Zaczęto zatem nauczyć, że religia powinna być stopniowo wyeliminowana i zastąpiona kultem rozumu. Z niego należy wyprowadzić moralność wolności, równości i praw człowieka. Przyjęto zasadę, iż cel uświęca środki. Stąd też usprawiedliwione jest posługiwanie się pobożnymi fałszerstwami, by wyzwolić całą ludzkość od religii. Wszystkie bowiem religie oparte są na chimerach, błędach, kłamstwach i udawaniach. A religia Chrystusa to dzieło księży, samozwańców i tyranów. Bardzo znamienne jest to, że cała struktura iluminatów została tak perfidnie pomyślana, by na szczyt w hierarchii tajnej organizacji wznosili się jedynie ludzie cyniczni, bezwzględni i zuchwali, chętni do uwalniania się z religii, moralności i patriotyzmu. Natomiast osoby wrażliwe, łatwowierne i prawe nie powinny nigdy przekroczyć najniższych stopni. Profesor konspirujący na zgubę ludzkości uznał, że wstępny warunek realizacji swoich niczemnych planów opanowania od wewnątrz masonerii jest głównym celem. Chciał się po prostu posługiwać masonerią do realizacji swoich perfidnych zamierzeń. Trzeba pamiętać, że masoneria odegrała istotną rolę w wywołaniu rewolucji francuskiej w 1789 roku i przyczyniła się do powiększenia zakresu barbarzyńskich zbrodni, jakie w okresie triumfu sługusów ciemności popełniono przeciwko ludzkości, własnemu narodowi i Kościołowi. Masonami byli nie tylko związani z oświeceniem filozofowi, pisarzy i publicyści, a także zdziczali parlamentarzyści uchwalający nieludzkie prawa,
zwyrodniali dowódcy, wysyłający ludzi na barykady, demoniczni wykonawcy wyroków śmierci na niewinnych ludziach. Masoneria stanowi europejski twór czasów nowożytnych. Jest ona stowarzyszeniem pseudo-religijnych organizacji. U ich podstaw znajdują się naturalizm, okultyzm i liberalizm. Ma swoją wiarę, ma swój system moralny, swój kult, swoją hierarchię, swoje święty. Przyjmuje do swoich róż osoby znane z przewrotności, byleby chciały być jej powolnymi narzędziami. Właśnie moralność sprzyjającą ludzkim namiętnościom, a w działaniu posługuje się w razie potrzeby obłudą, kłamstwem, bezprawie. Nie uwzględnia żadnych granic, jakie istnieją między wyznawcami, narodami i państwami. Jest wszechświatowa i kosmopolityczna. Dąży do opanowania władz i przekształcenia społeczeństwa w myśl swoich ideałów. Posiada własną wizję przyszłości świata, który pragnie zjednoczyć pod swoją własną. Przejawia ogromną determinację w jawnym sięganiu po religijny rząd duszy nad całą ludzkością, przemodelowany według własnych założeń sekciarskich. Osłania tajemniczością swoją naukę, swoje organizacyjne struktury, swoje dalekosiężne cele. Znaczący masoni z różnych ludzi mówili wyraźnie o masońskiej religii, w której Lucyfer uznaje się za brata ludzi i wyznaje się wiarę w niego w miejsce wiary w Boga. Albert Pitt w swej Biblii przedstawił Lucyfera jako nosiciela wolności i światła. Oswald Wright, znaczący mason, twierdził, że połączenie masonerii z Lucyferem, głową zbuntowanych aniołów, jest w pełni akceptowane, gdyż anioł światła przedstawia ducha wolności. Giuseppe Mazzini, masoński rewolucjonista włoski, wyjaśnił, że docelowym planem masonerii jest uwolnienie nie tylko Europy, lecz także całego świata od chrześcijaństwa i ustanowienie lucyferianizmu. Niezbyt odległe są czasy, kiedy masoni o znanych nazwiskach ogłaszali w czasopismach rehabilitację szatana i uznawali go za swojego prawowitego przełożonego. Na organizowanych przez nich zgromadzeniach i ulicznych manifestacjach wykrzykiwano piekielne hasło: niech żyje diabeł, precz z Bogiem, śmierć księżyc. Niektórzy masoni nie tylko uprawiali kult diabła, lecz także wchodzili z nim w bezpośrednie relacje. Pamiętamy z życiorysu świętego Maksymiliana Kolbe, że w 1917 roku, kiedy studiował w Rzymie, był świadkiem tych perfidnych manifestacji w Rzymie przeciwko papieżowi. Był zgorszony właśnie tymi manifestacjami, publicznymi bluźnierstwami, ale jeszcze bardziej był zgorszony bezmyślnością katolików, którzy nie umieli zaprotestować, nie mieli odwagi. Robili z tego jakiś tam spektakl. Dlatego postanowił założyć to stowarzyszenie Niepokalane. Kiedy przyjechał do Polski, zaczął szerzyć kult Niepokalane. To on powiedział, że masoneria jest armią antychrysta. Za te słowa dzisiaj poszedłby prawdopodobnie do więzienia pod zarzutem siania mowy nienawiści. W 1896 roku nawrócił się w Rzymie Aventore Zola, który przez 30 lat
był członkiem masońskich róż, a przez 12 lat rządził nimi, mając w ręku absolutną władzę. Odwołał swoje błędy przed generalnym komisarzem świętej inkwizycji, a w dziennikach ogłosił oświadczenie, w którym znalazły się między innymi słowa. Powtarzam, człowiek, który był członkiem 9 przez 30 lat masońskiej organizacji i przez 15 lat miał w swoim ręku władzę absolutną nad włoską masonerią. Napisał słowo: w gruncie rzeczy za to zaręczy wolną larstwo najsłuszniej nazwać by można religijnym związkiem. Jego celem jest zniszczenie wszystkich religii, a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego bogactwa. Masoneria nie pojawiła się spontanicznie i przypadkowo w obrębie chrześcijaństwa. Powołały ją celowo do istnienia określone kręgi antychrysty. Zależało im bowiem na dokonaniu duchowego i politycznego przewrotu, by zgodnie z ich zamysłami wyzwolić świat spod panowania Boga i zbudować na ziemi królestwo szatana. W zamysłach piekielnych architektów zostało ono przedstawione temu królestwu, które zainaugurował Chrystus, uwalniając ludzi spod panowania szatana, grzechu, śmierci. Jest to królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Odnajduje w nim swoje miejsce każdy, kto odwrócił się wewnętrznie od swoich grzechów, uwierzył w zbawcze posłannictwo Chrystusa i pełni konsekwentnie wolę Bożą. Królestwo zapoczątkowane przez Syna Bożego na ziemi znajduje swoje wypełnienie w niebie, gdzie wszyscy ludzie zbawieni przebywają we wspólnocie z Bogiem i mają udział w Jego życiu i pokoju, radości. Masoni czczą Lucyfera, natomiast przejawiają nienawiść wobec Boga oraz zwalczają w sposób względny Chrystusa wraz z Jego orędziem zbawczym. Z tego powodu starają się za wszelką cenę uniemożliwić braciom w człowieczeństwie osiągnięcie wiecznego zbawienia, które stanowi przedmiot najgłębszych ludzkich pragnień, tęsknot i marzeń. Podejmują zatem wszelkiego rodzaju nikczemne działania, by zagwarantować ludziom miejsce w piekielnej strunie, gdzie będąc oddzielonym od Boga, jest się pogrążonym w ciemności oraz doświadcza się bez sensu, pustki obrzydzenia, absurdalnych cierpień duchowych. Czy rzeczywiście rozumny człowiek pragnie znaleźć się w masońskim raju z karnetem potępieńca otrzymanym w jakiejś polskiej loży? Masoneria wraz ze swoimi przybudówkami służy z premedytacją księciu tego świata. Stąd też nazywa siebie często antykościołem. W tym określeniu wyraża się nie tylko dążenie do przywłaszczenia sobie wszelkich wartości religijnych i politycznych, lecz także determinacji w prowadzeniu na śmierć i życie walki przeciwko Chrystusowi, chrześcijańskiej cywilizacji i Kościołowi katolickiemu. Masoński antykościół podejmuje najperfidniejsze działania, by móc usunąć ze świata Boga, upowszechnić pogański i libertyński naturalizm na ziemi, wydać
człowieka na pasce szatańskich mocy. Wspiera zatem apokaliptyczną walkę, jaka się obecnie toczy w celu przyspieszenia dnia, gdy w świątyni Boga zasiądzie człowiek grzechu, syn zatracenia, dowodząc, że to on jest Bogiem. Sprzyja wszelkim demonicznym inicjatywom, intrygom i przewrotom, które kwestionują chrześcijańskie przekonanie, iż zwycięstwo Boga nad mocą zła jest nienaruszalne. Stara się doprowadzić do unicestwienia Kościoła, stanowiącego jedyny znak i źródło Bożego zbawienia na ziemi dzięki żywej obecności w nim Jezusa Chrystusa, który umacnia pewność i czystość naszej wiary. Popiera jawną rebelię duchową wewnątrz Kościoła katolickiego, wprowadzając do niego swoich agentów w fioletach, sutannach i habitach. Propaguje okultyzm, magię. Propaguje okultyzm, magię satańską. Tworzy nowe prawa i nowe obyczaje pomocne w niszczeniu naturalnej moralności i tworzeniu całkowicie zlaicyzowanego i zerotyzowanego społeczeństwa. Laicyzuje w sposób konsekwentny całe prywatne i publiczne życie oraz powszechną oświatę. Traktuje nierozerwalne małżeństwo jako niezgodne z naturą. Natomiast wierność małżeńską i obowiązki rodzinne utożsamia z nieznośnym jarzmem krępującym wolność człowieka. Akceptuje niekonwencjonalne zachowania różnych aferzystów, wykolejeńców, zboczeńców, dewiantów, gdyż człowiek sam dla siebie jest Bogiem sędzią, a grzech to pojęcie anachroniczne. Szerzy zachłanny konsumpcjonizm, odrzucający duchowe wartości i zagłuszający sumienie. Wciąga pod trutę fałszy sztuczne światy inteligencji, odrywając ją od obiektywnych zasad moralnych i rzeczywistych praw życia. Rozgrzeszy z najbardziej haniebnych postępów i doprowadzi do brutalizacji międzyludzkich stosunków. Posługuje się mediami w kształtowaniu nowej moralności nihilistycznej, przeciwstawnej chrześcijaństwu i sprzyjającej tworzeniu lucyferycznej cywilizacji śmierci. Przeciwstawia się w bezwzględny i perfidny sposób Chrystusowej wizji Królestwa Bożego na ziemi. Czy wolno zgadzać się na deprawowanie ludzkich umysłów i sumień, by mógł zapanować nad nimi Lucyfer, nosiciel światła, prawdy i dobra? Masoneria nie tylko walczy z Kościołem, zaszczepiając w katolickich społeczeństwach libertyńską moralność, lecz także dąży obecnie do utworzenia rządu światowego, który ma decydować o losach ludzkości. Istotnym warunkiem urzeczywistnienia spiskowego programu, jaki wypracowała masoneria w celu zapewnienia sobie całkowitego zapanowania nad światem, jest bezwzględne zniszczenie potęgi narodowej państw i zastąpienie wielości narodów wielością osobowości. A zatem trzeba to zadanie powierzyć rządowi światowemu, ponieważ mówi się, że dzisiaj są globalne problemy. Jedno państwo, jeden rząd nie jest w stanie tych problemów rozwiązać. Musi być rząd światowy. Myślę, że na to daje się nabrać wielu, ja to widzę wśród studentów, którzy są właśnie zachwyceni, także katolicy studenci tym projektem.
z myślą o urzeczywistnieniu utopijnej wizji świata bez granic czyni się obecnie coś, co świadczy o wzbiciu się na szczyty antyludzkiego absurdu. Otóż na różne sposoby ogranicza się suwerenność państw i niepodległych narodów. Coraz skuteczniej wspiera się ponadkontynentalne konsorcja przemysłowe i bankowe, które za pomocą kontrolowanej dezintegracji ekonomicznej, ekonomii świata niszczą zdolności produkcyjne narodów, wskutek czego pogrążają się one w coraz większym ubóstwie i coraz bardziej zatracają własną tożsamość kulturową. Powiela się kłamstwa dotyczące demograficznej eksplozji i wprowadza się stopniowo w życie różne środki techniczne umożliwiające przeprowadzenie depopulacji. Mówi się, że na Ziemi powinno być maksimum 500 milionów ludzi, jest 7 miliardów, a zatem trzeba ograniczyć na wszelkie możliwe sposoby rozrodczość. Ludzkość jest rakiem Ziemi, stąd też kult ekologii i tak dalej. Uparcie spycha się na margines życia publicznego katolików, którzy słają bardziej Boga niż ludzi. Natomiast przyznaje się coraz więcej praw ateistom, osobom przejawiającym mentalność karierowiczów, łotrów i zdrańców, dewiantom niszczących naturalną moralność. Nieustannie tworzy się nowe systemy i edukacyjne programy, które nie sprzyjają kształtowaniu umysłów dzieci i młodzieży, lecz mają ich uformować jako politycznie poprawnych obywateli, pozbawionych wszelkich uczuć patriotycznych, odrzucających system chrześcijańskich wartości, akceptujących w całej czystości lucyferyczną doktrynę. Niezmordowane zmienia się ustawodawstwo w taki sposób, by poszerzyć wolność masowej migracji w skali globu, co ma doprowadzić do stopienia się ludzi w wielonarodowym tyglu oraz do utworzenia nowej rasy pozbawionej historycznej pamięci i oderwanej od dotychczas obowiązujących zasad moralności chrześcijańskiej. Jakże niebezpieczne jest wsłuchiwanie się w głos Lucyfera. Jakże wielkimi zdrajcami okazują się ludzie pragnący wskrzesić w czasie Judasza. Jakże łatwo gnać u bezwzględnej przepaści ludzi niezdolnych odczuwać radość z Bożej obecności przy sobie. W 1979 roku w oficjalnym czasopiśmie masońskim pojawiło się znamienne oświadczenie. Godzina masonerii wybiła. Mamy wszystko, co potrzebne w naszych lożach, ludzi i metody. O ile masoneria nie powinna być nigdzie widoczna, masoni powinni być obecni wszędzie. W partiach, w związkach zawodowych, w stowarzyszeniach, w spółkach, w towarzystwach ubezpieczeniowych. Czyżby w rozumieniu masonów na tym polegała demokratyzacja i humanizacja pluralistycznego społeczeństwa? Na początku trzeciego tysiąclecia masoneria rozciąga się na szczytach politycznej władzy wielu państw, jakby jakaś pajęczyna i ma ogromny wpływ na kształtowanie dzisiejszego świata. Francuzi twierdzą, że wśród światowej inteligencji jest około 15 milionów masonów różnych szczebli. Dla wielu polityków masońska loża stanowi większą partię niż partia polityczna. I tacy ludzie opanowują często najwyższe urzędy
i trzymają się dzielnie mimo demokratycznych wyborów, a raczej dzięki nim, bo mają pieniądze i wtedy jeden masa wymienia drugiego. Obecna siła masonerii wynika ze zgranego współdziałania olbrzymiego potencjału światowych elit politycznych, finansowych i intelektualnych oraz opiniotwórczych. Dysponuje ona niemal wszystkimi nowoczesnymi środkami masowego przekazu, które wykorzystuje w kształtowaniu nowej moralności. Moralności przeciwstawnej chrześcijaństwu i sprzyjającej tworzeniu cywilizacji śmierci. Stara się wpływać na całe narody poprzez ustalane prawa, wydawnictwa, media, reklamy, wyznaczniki mody, style postępowania. Najistotniejszym problemem aktualnych dziejów świata jest dążenie masonerii do ustanowienia laickiej republiki globu pod jednym dyktatorskim rządem światowym inspirowanym przez Radę Mędrców w urzeczywistnianiu swych utopijnych i antyludzkich zamierzeń mających zapewnić jej duchowe i polityczne opanowanie świata, odbiera ona niezliczonym masom ludzi to, co oni uważają za najcenniejsze dla siebie. Własny grunt pod nogami, własny świat duchowy, religię, tradycję, swoistą własną kulturę, ojczyznę, wreszcie wolność, możliwość stanowienia sobie i obrony swoich interesów i praw oraz poczucie bezpieczeństwa na własnej ziemi ojczystej. W strategicznych zamierzeniach masonerii światowej nie chodzi bynajmniej ani o wolność, ani o rozsądność życia, ani o demokrację, ani o poszanowanie godności człowieka. Zależy przede wszystkim na doprowadzeniu do zaniku chrześcijańskiego myślenia i wartościowania katolickiej społeczeństwa, do zatarcia śladów Chrystusa na ziemi, do wykreowania powszechnego kościoła ludzkości, podporządkowanego Lucyferowi i sprawującego jego kult. W gigantycznej grze o przyszłość liczą się elity, a nie ludzkie masy. Z tego względu masoneria stara się od szeregu pokoleń skupić w swoich lożach i odpowiednio uradiać zarówno aktualnych przywódców, jak i kandydatów przygotowywanych do objęcia władzy w przyszłości. Kształtowani są w taki sposób, by zamysły i wolę nieznanych przełożonych pseudoreligijnych organizacji masońskich oraz własną karierę i osobiste korzyści stawiali ponad resztę swojej wiary i swego sumienia, ponad honor, niezawisłość i dobro własnych narodów i państw. Czy katolicy profani muszą zaakceptować szczegółowo Lucyfera, który niesie ludzkości świat? Otóż masoneria ukazuje swoje stowarzyszenie jako ponadwyznaniowe, ponadnarodowe i ponadpaństwowe. Ze względu na uniwersalizm stanowiący konstytutywną cel ducha masonerii, dąży do duchowego i politycznego opanowania świata, by móc go urządzić na nowo, od samych podstaw, zgodnie z swoją utopijną i antyludzką wizją. W jawnie masońskim świecie wszystko ma być znaczone pieczęcią antychrysty. W laickiej republice globu ma obowiązywać światopoglądowy, społeczny i gospodarczy porządek umożliwiający człowiekowi
zdetronizowanie Boga i zajęcie Jego miejsca. Z tego względu musi całkowicie zgasnąć światło Chrystusa i zniknąć Jego ślad z powierzchni ziemi. W antyludzkiej republice pojawi się super kościół, który powstanie z połączenia różnych religii i będzie miał zaplecze okultystyczne. Zajmie zdecydowaną wrogą postawę wobec Kościoła Chrystusowego i będzie na różne sposoby zaciekle go zwalczać. W masońskim państwie człowieka będą zamieszkiwać jedynie prawdziwi ludzie, istoty wolne, myślące w nieskrępowany sposób, decydujący samodzielnie o dobru i złu moralnym. Natomiast osoby niezdolne do realizacji wartości głoszonych przez masonerię zostaną całkowicie wyeliminowane z gry. Nastąpi wymieszanie licznych ras i populacji. Zostanie ustanowiona sprężysta administracja. Będą używane środki absolutnego nadzoru. Dyktatura masońska okaże się na tyle silna, by zmusić Boga do kapitulacji i wyemigrowania z cywilizacji opartej na tolerowaniu wszelkich odmienności, zdziczałych postaw nonkonformistycznych, niekonwencjonalnych zachowań ludzkich bestii. Jakże wielką determinację przejawiają masoni w dążeniu do zbudowania światowego superpaństwa, by móc jego pośrednictwem sprawować nieograniczoną władzę nad światem i ludzkością wewnętrznie zniewoloną wskutek grzechu. W realizacji masońskiego planu, który dotyczy zaprowadzenia na całym świecie jednego ustroju politycznego kontrolowanego przez światowe państwo laickie, najważniejszą rolę spełniają Stany Zjednoczone, kraj zamieszkiwany przez 4 miliony regularnych masonerów. Dawniej międzynarodowy spisek polityczny mafii popierały po cichu, natomiast obecnie czynią to oficjalnie i jawnie, wykorzystując w tym celu głównie Organizację Narodów Zjednoczonych, prywatne fundacje i pozarządowe organizacje. Mają ogromne poparcie, ponieważ są postrzegane jako kraj, który popiera właśnie demokrację, cieszy się dobrą opinią w całym społeczeństwie. W 1872 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Simpson Grant w uroczystej proklamacji do amerykańskiego narodu oznajmił: świat cywilizowany zmierza ku demokracji, ku rządom ludu poprzez swych reprezentantów, a nasza wielka republika jest przeznaczona, by przewodzić wszystkim innym. Nasz cud przygotowuje świat do przekształcenia się w odpowiednim czasie wielki naród, który będzie mówił tylko jednym językiem, a w którym armii i floty wojenne nie będą już potrzebne. W owym czasie ukrywano wielkiej tajemnicy to, o czym obecnie powszechnie wiadomo. W tajnych organizacjach amerykańskich masonerii opracowano plan prowadzenia nowego ładu światowego, a lucyferyczny zamysł miał być urzeczywistniony przez trzy kolejne wojny światowe. Dwie przeżyła już ludzkość, a trzecia ciągle nam zagraża. Perfidnym konspiratorom zależało na tym, by wskutek pierwszej wojny światowej uległy zniszczeniu chrześcijańskie mocarstwa. Austriacko-węgierskie cesarstwo Habsburgów oraz prawosławne
cara Rosji. Natomiast II wojna światowa miała na celu radykalne odchrześcijanienie Niemiec, przygotowanie gruntu pod stopniową likwidację europejskich imperiów, stworzenie izraelskiego państwa i oddanie ateistycznemu komunizmowi Europy Środkowej, Dalekiego Wschodu, Azji i Afryki. Obydwie wojny były sztucznie przedłużane przez żydowskich bankierów, bo każdy dzień walki przynosił ogromne zyski finansowe. Masońska mafia polityczno-finansowa, prowadząc politykę konspiracji, przygotowała i sfinansowała bolszewicką rewolucję komunistyczną w Rosji, by ją nie tylko złupić i wykorzystać jej surowce, lecz także w sposób radykalny odchrześcijanić. Związek Sowiecki, w którym komuniści sprawowali władzę, miał szczególne zadanie w procesie odchrześcijanienia wielu krajów oraz w destrukcji ojczyzn narodowych państw. A gdy wypełnił wielkopomną misję, przygotował teren pod jedno państwo światowe, pojawił się kraj Gorbaczow, dokonał rozbiórki sowieckiego imperium. A zatem nie pomylił się Butler, który w 1937 roku na polecenie swoich masońskich przełożonych w czasie bankietu w hotelu Astor w Nowym Jorku złożył oświadczenie. Komunizm jest narzędziem, który służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej, jednego pieniądza światowego. Robert Strauss Kupe był przez 40 lat ambasadorem Stanów Zjednoczonych w różnych krajach i założycielem różnych organizacji. Napisał wiele książek, w których wykłada ideę budowy jednego państwa światowego. W 1945 roku ukazała się jego książka zawierająca obszerne studium dotyczące realizacji tego projektu przez Stany Zjednoczone. Otóż autor stara się racjonalnie uzasadnić, że fundamentem przyszłego państwa światowego powinny być Stany Zjednoczone, gdyż w tym względzie mają najlepsze doświadczenie. Są bowiem federalnym państwem oraz dysponują odpowiednią armią konieczną do ustalenia tego międzynarodowego systemu politycznego. W jego przekonaniu trzeba się spieszyć w realizacji owego projektu, ponieważ mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem państw i ludów Azji, o czym świadczy niezwykła dynamika, zarówno ludnościowa, przyrost naturalny, jak i kulturalno-gospodarczy. W XXI wieku kraje azjatyckie mogą stać się pierwszą potęgą światową, bardzo niebezpieczną dla reszty świata. Innym wysuwanym argumentem, który ma uzasadnić twierdzenie znanego dyplomaty, jest potęgujące się niebezpieczeństwo wybuchu wojny światowej. W dzisiejszym świecie istnieje wiele działających dyskretnie towarzystw i organizacji, które właśnie mają służyć realizacji tego pomysłu. Jedną z najbardziej ekskluzywnych i wpływowych tajnych organizacji, jakie obecnie istnieją, jest niewątpliwie Knight Synowie Przymierza. Od dziesięcioleci reprezentuje to Stowarzyszenie Amerykańskich Żydów i służy ochronie żydowskich interesów zagranicznych. Jest to najstarsza żydowsko-masońska organizacja, którą w 1843 roku w Stanach Zjednoczonych założyło
12 żydowskich emigrantów z Niemiec. Zgodnie z deklaracją założycieli bractwa miało ono doprowadzić do zjednoczenia skłóconych Żydów amerykańskich wokół celów wyznaczonych przez masonerię, co w znacznym stopniu im się udało. Członkowie żydowskiego odgałęzienia masonerii przywiązywali w swej działalności istotne znaczenie do obrony interesów judaizmu, do podtrzymywania kultury i tradycji żydowskiej, do zwalczania utajonego lub jawnego antysemityzmu, do wyciągania praktycznych wniosków z idei uniwersalizmu ludzkości. Elitarna żydowska masoneria liczy obecnie około 600 tysięcy członków, posiada swoje loże w 58 krajach, ma swoich przedstawicieli przy najważniejszych organizacjach międzynarodowych. W Stanach Zjednoczonych każdy kandydat do fotela prezydenckiego zabiega o poparcie tej masońskiej organizacji Synowie Przymierza, co świadczy o sile tej nieformalnej władzy, jaką sprawuje organizacja pielęgnująca żydowską i sionistyczną tożsamość. Czy można doprowadzić do autentycznego braterstwa wszystkich ludzi narodów, krocząc drogą wyznaczoną przez ideę masońskie i podporządkowując się nieformalnej władzy tajnych organizacji? W dzisiejszym świecie istotną rolę w dominacji nad narodami spełnia klub Bilderberg, stanowiący pomost pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Powstał z inicjatywy żydowskiego ekonomisty Józefa Ratzingera, który przez niemal pół wieku był zakulisową postacią światowej polityki. Nazwa pochodzi od hotelu w Holandii, gdzie w dniach 29-31 maja 1954 roku odbyła się pierwsza konferencja z udziałem około setki osób należących do elity wysokiej finansjery. Klub Bilderberg skupia obecnie osobistości świata finansów i polityki, od prezesów wielonarodowych grup bankowych i przemysłowych do przedstawicieli instytucji o zasięgu światowym oraz dyrektorów Instytutów Spraw Międzynarodowych. Większość członków to masonów, którzy dzielą się na dwie obecności: angloamerykańską i frankofilsko-humanistyczną. Życie klubu koncentruje się wokół dorocznych sesji, na których dyskusje toczą się zawsze przy zamkniętych drzwiach i nie wydaje się żadnych oficjalnych komunikatów ani raportów z końcowymi wnioskami swoich obrad. Klub Bilderberg ustala podział terytorialnych granic, planuje zbrojne interwencje, określa kierunki polityki krajów wschodzących, typuje odpowiednie postaci życia publicznego i politycznego nadane. Postanowienia Bilderbergu obowiązują później przez wiele lat i są narzucane innym międzynarodowym instytucjom odgrywającym jakąś ogólnoświatową rolę w tworzeniu masońskiej Republiki Globu. Józef Ratzinger, propagator globalizmu w latach powojennych, dążył usilnie do tego, by w pierwszej kolejności powstała Unia Europejska. Czy musimy realizować jego wizję uniwersalnej republiki? W naszych czasach światowa polityka jest prowadzona przez elitarne, dyskretnie działające gremia, które wywierają ogromny wpływ
na rządy poszczególnych krajów. Wśród tych gremiów naczelne miejsce zajmuje Komisja Trójstronna, zaprojektowana przez wąskie grono Amerykanów, Europejczyków, Japończyków, którzy spotkali się pewnego listopadowego dnia w 1972 roku w posiadłości Rockefellerów. W następnym roku odbyło się jej pierwsze posiedzenie w Tokio. Jest półjawną organizacją ponadnarodową, a jej teoretykiem i mistrzem stał się Zbigniew Brzeziński, Żyd urodzony w Warszawie. W skład komisji wchodzi blisko 300 członków, którzy co roku spotykają się na kilkudniowych sesjach i debatują głównie nad problemami społecznymi i gospodarczymi. Na tych zjazdach uzgadnia się linie polityki, jakie powinny wdrażać poszczególne rządy. Komisja Trójstronna, uznawana za Stowarzyszenie Myśli, kładzie szczególny nacisk na znaczenie międzynarodowych instytucji, na tworzenie organizacji i na potrzeby ich ciągłego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Głoszone przez nią tezy można streścić w kilku punktach. A zatem pierwsze, dążenie do socjalizmu w jego różnych odmianach ze szczególnym uwzględnieniem wariantu technokratycznego. Sprzyjanie religii, jeśli stanowi nośnik globalizmu. Wspieranie międzynarodowych porozumień opartych wyłącznie na wymiarze ekonomicznym. Radykalne przeciwstawienie się idei narodowego państwa. Przeciwstawienie się wszelkiej propagandzie antysocjalistycznej i antykomunistycznej. Komisja Trójstronna, w której następuje stopienie się sił społecznych, politycznych, ekonomicznych, wysuwa narody z ich bogactw, by skoncentrować je w rękach nielicznych, których podporządkowuje sobie autorytet stanowiący zwierzchnią instancji antykościoła. Czy można lekceważyć zagrażające ludzkości niebezpieczeństwo? Stworzenie koszmarnego nowego ładu światowego wymaga przejścia niezbędnego etapu, który jest utożsamiany zgodnie z wizjami ideologów opracowujących suwerenny porządek wspólny o światowym zasięgu z urzeczywistnieniem fantastycznego projektu, jakim jest Unia Europejska. No cóż, pisałem na ten temat, ale to jeszcze trwało zbyt długo w tej książce. Bóg moją mocą i pieśnią przedstawiłem też, jak doszło do powstania Unii Europejskiej. Chciałem zapytać księdza profesora Bartnika, który kiedyś pisał, że Unia Europejska jest zamysłem katolickich polityków Schumana, de Gasperiego, Konrada Adenauera. Teraz, gdy ukazują się nowe pozycje książkowe, no okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa. Po prostu katolicy politycy po wojnie zostali wciągnięci w realizację planu wypracowanego przez masonów. Proszę, że ktoś się interesuje, niech się zainteresuje chociażby tym ruchem paneuropejskim w latach 20. ubiegłego roku, ubiegłego wieku. Kalergi, on stworzył właśnie paneuropę. On opublikował ten artykuł, w którym przedstawił koncepcję Unii Europejskiej. W Lianie w 29 roku chciał zgłosić projekt. W parlamencie francuskim nie przeszedł. Hitler dochodził do władzy. Trzeba było to odłożyć. I powiedzmy, cała przewrotność polega na tym, że namówił minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych,
Szumana, bardzo znacznego człowieka, dobrego, też znanego polityka, chyba kandydata na ołtarze, podsunął mu maneta, który był uczniem Kalergiego, a zatem masona, który opracował ten plan, najpierw Europejska Wspólnota Węgla i Stali, przyzwyczaili do tego projektu wspólnej Europy, no niby to masoneria zawsze się chowa za plecy innych, niby to jest projekt katolickich polityków, papieży wszyscy popierali i proszę zauważyć, w 1992 roku zmieniono Wspólnotę Europejską na Unię Europejską, konstytucja, która odcina Europę od korzeni chrześcijańskich, rzeczywiście ustala diaboliczny charakter całego życia społeczno-politycznego. I teraz ksiądz Barnik też mówi, że naiwni, może jest to też taka świat katolików, którzy tak bardzo łatwo zawierzają innych ludzi, ludziom biorą za dobrą monetę ich umiskiwanie się. Właśnie doprowadziła do tego, że wyprowadzono w pole katolików i dzisiaj w europejskiej, w Europie stworzony na wartościach chrześcijańskim, rzymskim, prawie filozofii greckiej, katolicy są obywatelami drugiej kategorii. Wielkoduszni małżonkowie są oszołomami, bo są wierni w miłości. Wychowują na chwałę Pana Boga i ku pożytkowi rodziny ludzkiej swoje dzieci. Bronią europejskiej tożsamości. Oszołomy, antysemici, dewianci. No gdzie my jesteśmy? Znaczy, można by tu mówić nieskończoność. Ja się dlatego zainteresowałem tą historią masonerii, tego, tym co robią, bo właśnie nie przeraża. To jest bliższe od tych wszystkich projektów politycznych, finansowych, wychowanie młodzieży. Bo ja uważam, że bez przyszłość Europy i w ogóle i naszej ojczyzny zależy od tego, w jaki sposób kształtujemy prawe charaktery młodych ludzi. I próbuję, gdziekolwiek jestem, gdzie jeszcze, spotykam się w klubach, w szkołach, w salach kinowych, próbuję właśnie uwrażliwiać ludzi, rodziców, nauczycieli, wychowawców. Mieć oczy otwarte. Właśnie mnie przeraża to, jeżeli ja rozmawiam ze studentami i oni, katolicy studenci, którzy mówią, co się chce od masonów, że tak mają piękny plan. Ja mówię, że grozi europejskiej cywilizacji no tragiczny koniec. Ani nie mówią księdza. A kto powiedział, że europejska cywilizacja ma trwać wiecznie? Upadały wspaniałe cywilizacje. Babilońska, egipska, Azteków, Majów. Ludzkość przetrwa. A przecież środek ciężkości może przesunąć się do Azji. To powiedział, że musi być w Europie. Właśnie to przeraża. My wychowani w Europie dzisiaj z takim cynizmem odnosimy się do tego miejsca, gdzie staliśmy powołani przez Boga do istnienia. I uważam, że ważne są wszystkie akcje religijne. Ale jeżeli, powiedzmy, nie staniemy w obronie młodzieży, jeżeli nie ukształtujemy ich zgodnie ze zasadami moralności katolickiej, jeżeli nie ukształtujemy ich prawych charakterów, to nawet chyba akcje religijne niewiele pomogą. I zauważam. Proszę zauważyć właśnie, że świadomie demoralizuje się w szkole. Im bardziej są dzieci, młodzież demoralizowana, tym bardziej odchodzi od Kościoła i tym bardziej odchodzi od księży. To, że dzisiaj nas się nazywa jakimiś tam zboczeńcami, pedofilami. Ja nie mówię, że nie ma księży dewiantów. Są to jak wszędzie. Jest ich o wiele mniej niż się mówi. Ale to wszystko ma na celu oderwanie dzieci i młodzieży od księży. My się dzisiaj boimy. Ja mam
do czynienia ze świetlicą. Rozumiały ze się okresu powiem, które dziecko nie ma ust. Jeść była ze mną na obozie 4 lata temu, takie 8-letnie cyganiątko. Chodzi za mną cały tydzień, po tygodniu podchodzi, czarująco się uśmiecha i mówi do mnie: tatuś. Cygan wyrzucił cygankę z czworgiem dzieci, poszła do domu samotnej matki, zadzwonili ze szkoły, czy byśmy nie wzięli, wziął. Ale proszę zauważyć, ja muszę ustawić dzisiaj wokół siebie jakiś tam płot. My się boimy pogłaskać małe dziecko. Wciągamy rękę, jak przyjdzie się przytulić. Boimy się. W tym szaleństwie jest metoda. I rzeczywiście są coraz większe skutki tej demoralizacji. I powiedzmy, niezależni na tam głównym eksponowaniu tej ideologii masonskiej, tylko chcę, żeby ludzie zrozumieli przewrotność tych działań, żeby zrozumieli, że z kłamstwem nie ma żadnego dialogu, żeby się nie łudzili, że masoni mają dobrą wolę, że zakłamanie jest jakoś wmontowane w ich całą koncepcję działania. I u podstaw tego, co się w tej chwili dzieje, jest właśnie ten lucyferyczny zamysł transmutacji rodzin ludzkich. I ma rację profesor Dimatej, który mierzy dzisiaj najważniejszą walką, jaka się toczy w całej cywilizacji euroatlantyckiej. To nie jest ani kryzys gospodarczy, ani tam inny. Najgorsza walka jest natury kulturowej i religijnej. Właśnie warto też zainteresować się tą ideologią nowej lewicy, wojną kulturową, która odnosi wspaniałe zwycięstwo. Zmierza ona do dechrystianizacji świadomości, kieruje się w tym wypadku prawem i zmianą pojęć. Zauważyć, my normalnie na zdrowy rozsądek uważamy, że rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety, oparta wspólnota rodzinna czy małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety. I tak jest w naszej konstytucji. W tej chwili zmienia się definicja. I w Unii Europejskiej rodzina jest określona jako związek dwóch wolnych osób. I kropka. A zatem, jeżeli są dwie wolne osoby, to mogą być dwaj mężczyźni, dwie kobiety, związki partnerskie. Jeżeli ja powiem w oparciu o zdrowy rozsądek, że jesteście dewiańskim związkiem, łamie prawo, sieje nienawiść, jestem uszulony i jestem karany w oparciu o przepis prawa. Jak się ustanawia prawo? Jak ktoś powie prawo kobiety do zdrowej reprodukcji? Kto broni, kto jest przeciwny temu, żeby kobieta miała prawo do zdrowej reprodukcji? Ale w pojęciu tego prawa jest to, co powie pani sierota Magdalena w świetle kamer publicznie, można cytować. Macierzyństwa bronią najbardziej politycy i księża, którzy nie mają nic do czynienia. Ale kobieta ma dyskomfort, że ma brzuch, czuje się nieswojo i ma prawo, żeby zachować samopoczucie, zabić swoje dziecko. No, musi się przerwać ciążę. Mam zauważyć, prawo dziecka do życia jest podporządkowane prawu kobiety do dobrego samopoczucia. Takich absurdów jest cała masa. I dzisiaj, proszę, chciałbym kończyć, chciałbym powiedzieć to, co powiedział Gramsci. Zostawmy stary. Ich nie zmienimy. Niech umrą. Stosujmy presję pedagogiczną na dzieci, na młodzież. Musimy ich wychować właśnie tak, żeby zdechrystianizować ich mentalność. I to z badań prowadzonych w Europie wynika. Im bardziej zdemoralizowane społeczeństwo europejskie, tym większy elektorat mają postkomuniści i liberałowie. I na tym właśnie zależy, tym świetnym, ciemnym siłom, które chcą doprowadzić do wprowadzenia tego lucyferycznego porządku na europejskiej ziemi, na której powstała cywilizacja
europejskich. Wielki czas, żeby katolicy podnieśli dumnie do głowy, także i Polacy, i żeby nie pozwolili sobie pluć ani pod nogi, ani w twarz. Być katolikiem i Polakiem to tytuł do dumy i chwały, a nie do wstydu i chwały. Thank you.